Cześć, tutaj Łukasz z kanału Thai Fever. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić na temat szeroko pojętych dzieci w Tajlandii. Jak wiecie, mam tutaj tego... Tak, to. Mam tutaj tego kawalera, który ma teraz obecnie rok i... Raz, dwa... Rok i 4 miesiące. Kurczę, trochę mi to zajęło. Właśnie się zrobił bardzo gadatliwy. To jest taki wiek. Czyli co, chciałem dzisiaj przedstawić Wam kilka moich spostrzeżeń i zrobię to jak tylko mi się uda. Zacznijmy może od początku, czyli od narodzin naszego kochanego Aleksa. Aleks urodził się w Tajlandii w szpitalu państwowym. Musieliśmy za to zapłacić, ponieważ pojechaliśmy do szpitalu, który nie był naszym szpitalem rejonowym, a w dodatku wynajęliśmy sobie pokój, słuchajcie, który nazywa się VIP, czyli pokój indywidualny, pokój z klimą, tak? Co nie zmienia faktu, że cały poród tam chyba z 3 dniami nocnego kosztowało to tam kilkaset złotych. Nie pamiętam już teraz dokładnie, ile to tam było, ale podlinkuję tutaj gdzieś zaraz filmik, który nagrałem na gorąco prosto ze szpitala, żebyście mogli sobie dokładnie porównać co i jak. Jak w Tajlandii przewożone są dzieci wszelkiego rodzaju środkami transportu. U nas to wiadomo, w Polsce potrzebujemy odpowiednie foteliki, czy tam te podstawki, podtyłki, jakkolwiek to się nazywa dla starszych dzieci. W Tajlandii nie ma jakichkolwiek przepisów na ten temat i jest trochę wolna amerykanka. Foteliki są do kupienia, ale są one sporo droższe niż w Polsce. Jednakże no, ja się zaopatrzyłem w taki fotelik. Na początku mieliśmy taką gondolę, tą taką, znaczy to dla niemowlaków, wiecie. Oj! Uważaj! Tata się tu zagadał i mieliśmy tą gondolę, później mieliśmy, a teraz już kupiłem normalny fotelik. I powiem Wam, że jak na początku kupiliśmy ten wynalazek, to tak, do doktora zaraz dojdziemy. Wszyscy ludzie to się dziwili, że co to jest i po co, i że to dziecko w tym to się udusi, że to niebezpieczne i w ogóle jakieś takie historie. A co do doktora, to mój znajomy opowiadał mi kiedyś, że wręcz lekarz w szpitalu po narodzinach dziecka, kiedy on przyszedł tutaj w Tajlandii z tym fotelikiem dla niemowlaka, to wręcz zakazał mojemu koledze włożenia dziecka do tego fotelika. No on się postawił i w końcu stanęło na jego, ale no widzicie, troszkę inne podejście do bezpieczeństwa. Nie mówiąc o tym, że na przykład Nung, moja dziewczyna tutaj na początku też była sceptycznie bardzo do tego nastawiona, ponieważ taki fotelik zajmuje strasznie dużo miejsca w samochodzie, w związku z czym do środka wejdzie mniej osób. Mimo że auto mamy zarejestrowane na 5, to czasami zdarza się, że w środku jedzie na przykład 8. Zupełnie zapomniałbym powiedzieć Wam, jak wygląda przewożenie dzieci w Tajlandii na skuterach, które są tutaj bardzo popularne. Oczywiście no, wygląda to tak, jak się domyślacie, czyli z bezpieczeństwem to ma niedużo wspólnego. Dzieci często, prawie zawsze przewożone są bez kasków. Dodatkowo nie mają tutaj, no czasami zdarzają się, że siedzą w jakichś tam takich fotelikach dla tych dzieci dostosowanych, szczególnie te młodsze dzieci, to się zdarza. ale no, to głównie ma wpływ na to, że dziecko ma mniejsze prawdopodobieństwo, żeby z takiego skutera spaść. Wydaje mi się, że w Tajlandii należy zwracać dużo większą uwagę, przynajmniej na tajskiej wsi, dużo większą uwagę na nasze pociechy niż ma to miejsce w Polsce, ponieważ czeka zwyczajnie na nie tutaj dużo więcej wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw. Przynajmniej ja to tak widzę z mojego punktu widzenia. Jakie to niebezpieczeństwa? No, zdarzało mi się na przykład już wyganiać z domu skorpendrę, małego węża, skorpiona i inne komary. Komary to też swoją drogą trzeba być ostrożnym, ponieważ no, przynoszą one dengę, która w przypadku dorosłych jest jeszcze jest do przeżycia, jest uleczalna, a w przypadku małych dzieci no może się to niestety skończyć tragicznie. Ja wcale tutaj nie straszę, bo zdarza się, że Aleksa ugryzie komar, ale no postarajmy się, bądźmy ostrożni, postarajmy się po prostu ograniczyć te ugryzienia do niezbędnego minimum, używajmy, śpimy pod moskitierą. No. Właśnie o czymś takim mówiłem przed chwilą, że na takie rzeczy należy uważać, dlatego zaraz się z tym rozprawię. Jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, to praktycznie wszystko to, czego uczą nas w Polsce, co małe dzieci jeść powinny, a czego nie, tutaj no, nie do końca się to wszystko pokrywa. Owszem, niektóre rzeczy oczywiście się pokrywają, ale Tajowie mają tutaj swoje własne kogut, swoje własne zdanie na ten temat. Zdanie. Jedzą inaczej po prostu, te małe dzieci tutaj jedzą inne rzeczy, na których na przykład w Polsce byśmy raczej maluchom nie dawali. Nie wiem jak w Polsce z kukurydzą, Aleksa ulubioną potrawą. Ulubionym warzywem jest teraz kukurydza, którą pochłania namiętnie wręcz. W sklepach bardzo mało jest tak popularnych w Polsce dań w słoiczkach. Jest po prostu, nawet w większych marketach jest tego naprawdę, wybór jest bardzo mały i są one strasznie drogie. Też nie ma takich kaszek w proszku, takich rzeczy. Jest tutaj podobny produkt robiony też na ryżu, ale no jest to, smakuje i wygląda to inaczej niż te kaszki, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ja mam tutaj pogląd na to, jak zachowują się dzieci na wsi i co mi się tutaj nie podoba troszkę pod względem żywieniowym, to to, że te dzieci mają praktycznie nieograniczony dostęp do słodyczy. Słodycze są w domu, dziecko chce coś zjeść, to po prostu bierze i je. Tak samo mają tam jakieś, nawet tam 4 czy 5-latki mają tam jakieś swoje drobne pieniążki typu 5 batów czy 10 batów, czyli tam koło złotówki. I te pieniążki biorą sobie do sklepu naprzeciwko i kupują jakieś, kurczę, sztuczne badziewia. A co, tata za dużo gada. No dobra, koniec. Jak wygląda w ogóle podział obowiązków w Tajlandii, jeśli chodzi o to, kto zajmuje się dzieckiem? Otóż powiem Wam tak. Najpierw powiem Wam może, jak to wygląda u mnie. U mnie oczywiście, jeśli idę do pracy, to przez większą część dnia dzieckiem zajmuje się moja dziewczyna, która chwilowo pracy nie ma i ja oczywiście w ciągu dnia wiele razy tak z doskoku przychodzę coś pomóc. Raz, że sprawia mi to przyjemność, a dwa, że no wiem, że całodzienne siedzenie samemu z dzieckiem też do najłatwiejszych rzeczy nie należy. A że dom mam praktycznie na terenie szkoły, w której pracuję, to no jest to praktycznie, no jest to idealne połączenie pod tym względem. Jak to wygląda w innych tajskich rodzinach? Powiem Wam tak, jako tako dużego porównania w skali kraju, w skali całej Tajlandii nie mam. Mogę Wam powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda w tych mniejszych miejscowościach, bo w takich miejscowościach mieszkam. Powiem Wam tak, że tutaj w tajskich rodzinach to idzie, można zaobserwować to, że pokutuje ten taki, nazwijmy to, tradycyjny model rodziny. Tradycyjny model rodziny, w którym pokutuje ten taki, nazwijmy to, tradycyjny model rodziny, w którym kobieta sama zajmuje się praktycznie dzieckiem, a facet czy to idzie pracować gdzieś, czy wychodzi sobie z kolegami. Ogólnie tutaj, zwłaszcza tutaj na wsi, tutaj gdzie jestem w tym momencie, to faceci zauważyłem, że niespecjalnie przejmują się dziećmi. Oczywiście tam pobawią się z nimi czasami czy coś, ale w życiu jeszcze nie widziałem tajskiego faceta, żeby zmieniał dziecku pieluszkę albo żeby robił coś więcej ponad zabawę z tym dzieckiem. Tutaj właśnie, jako że mam więcej tutaj koleżanek aniżeli kolegów, to one często właśnie na to narzekają, że no kurczę, że są zmęczone, że przydałoby im się trochę tej pomocy, a specjalnie jej ze strony swoich partnerów nie otrzymują. Jeśli chodzi o samą taką sytuację, nazwijmy to, ciężko mi powiedzieć, ciężko mi to określić, taką sytuację, nazwijmy to, kulturową troszkę, no do kogo bardziej przynależy tutaj dziecko, do mamy czy do taty? No przynależy tutaj bardziej do matki to dziecko i jeśli będą jakieś sprawy, nie wiem, sprawy w sądzie, o opiekę nad dzieckiem czy coś, w sumie nawet nie wiem, czy takie są, pewnie tak, to ojciec jest naprawdę z reguły na straconej pozycji w świetle tajskiego prawa. Ma to też swoją drugą stronę medalu, bo bardzo wiele jest tutaj samotnych matek, jest naprawdę ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Po prostu taka sytuacja, że faceci, tajscy faceci wielokrotnie naprawdę nie przejmują się dzieckiem za nic. Dziecko po prostu, laska zachodzi w ciążę, no i to jest jej problem, tak nazwijmy to nieładnie. Ta ciąża jest jej problemem. Jeśli facet sam się nie poczuwa, żeby coś z tym zrobić, no to tutaj dziewczyna specjalnie nie ma szansy, żeby wyegzekwować od niego jakąś pomoc. Nawet nie wiem, czy funkcjonuje tutaj coś takiego jak alimenty. Z tego, co się pytałem tutaj koleżanek i coś, to niczego takiego tutaj nie ma. I w związku z tym te dziewczyny są naprawdę zostawione nierzadko w ciężkiej sytuacji, z dzieckiem bez pieniędzy. Facet się nie poczuwa, no taka, no nieciekawie. Znam tutaj, słuchajcie, taką jedną dziewczynę, która to jest normalnie sytuacja trochę jak z telenoweli, bo dziewczyna, no, to mówi. Dziewczyna, słuchajcie, zaszła w ciążę i w jakiejś tam początkowej fazie tej ciąży, o której chyba z tego, co kojarzę, jeszcze do końca, chyba nawet nie wiedziała, że była w tej ciąży, miała wypadek, słuchajcie, na motocyklu i dosyć poważny wypadek, także zapadła w śpiączkę i znalazła się na dłuższy czas w szpitalu. Po tym, jak się obudziła, lekarze powiedzieli jej, że jest w ciąży. Ona oczywiście nie pamięta, no po prostu jakaś amnezja powypadkowa. Ona nie pamiętała nie tylko chwili wypadku, ale również nie pamiętała, zapomniała praktycznie o wszystkim. Nie kojarzyła w ogóle, kto tu jest nie kojarzyła członków swojej rodziny, nie wiedziała jak sama ma na imię i takie sprawy. Dziecko udało się uratować, dziecko na szczęście udało się uratować, ona to dziecko urodziła. No i powoli wracają jej te wspomnienia, tak stopniowo, stopniowo, bo to już tam, dziecko już ma teraz roczek i rozwija się prawidłowo i w ogóle, ale dziewczyna cały czas nie pamięta, kto jest ojcem. No, ja nie wiem, no bo społeczność tutaj jest dosyć niewielka. W związku z tym ja podejrzewam, że ten ojciec tego dziecka gdzieś się kręci. Ale że jako że kobieta nie pamięta całej sytuacji, no to on raczej też nie kwapi się do tego, żeby się przyznać. No i tak to niestety wygląda. Być może kilku z Was zastanawia się, w jakim języku młody mówi. Otóż na razie jeszcze nie mówi, a w jakim będzie mówił, to się okaże w przyszłości. My w domu, ja ze swoją dziewczyną porozumiewam się głównie w języku angielskim, troszkę po tajsku, takich podstaw. Do Aleksa mówię głównie po polsku, czasami po angielsku. Zdarza mi się, że coś tam po drodze mi wpadnie po... Muszę tam na niego uważać, że coś wpadnie mi jakieś słówko jedno czy drugie po tajsku, aczkolwiek staram się tego unikać, ponieważ od nauki tajskiego jest mama. Mama mówi do niego po tajsku, mówi też do niego w języku Isan. Jest to jeden z dialektów tutaj miejscowych i mówi często do niego również po angielsku. Także mam nadzieję, że nie zrobimy mu tym wszystkim sieczki z mózgu i wyjdzie na ludzi. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenia na temat dzieci w Tajlandii. Myślę, że będę miał ich jeszcze dużo więcej, dlatego na pewno jeszcze coś na ten temat ciekawego powstanie. No, to było dobre, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. To właśnie zobaczyliście albo i nie. W kadrze idealny przykład. Nie wiem, czy coś było widać, ale tata nagrywa film, mama sprawdza Facebooka na telefonie, a dziecko jak dziecko właśnie się koncertowo wywaliło. To nic, nadjeżdża jakiś tuk-tuk, więc tak na szybko tutaj coraz hałas, coraz większy. No dobra, pojechał. No to pozostaje mi się tylko z Wami pożegnać i zapraszam do oglądania innych moich filmików. Subskrybujcie mój kanał na Facebooku, możecie również polubić, zgubiłem się, subskrybujcie mój kanał na YouTube i polubcie moją stronę na Facebooku. To nic, na razie, trzymajcie się, cześć! Oczywiście to wszystko, o czym się przed chwilą dowiedzieliście, to są tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia i no wiecie, ktoś może mieć zupełnie... Ktoś może mieć zupełnie inne wrażenia i odczucia, także jeśli się z czymś nie zgadzacie, jeśli może macie odmienne zdanie na jakiś temat... Za duże! Jeśli macie jakieś odmienne zdanie na jakiś temat, to napiszcie w komentarzach. Postaram się ustosunkować. Bye bye. Bye bye. Like bye bye. Jub jub. Aye. Very good.